gdybyśmy chcieli rozebrać człowieka nie do naga, a do kości, zostałyby nam na końcu kości, a dokładnie rzecz ujmując 206 elementów. Kości chronią wszystkie nasze narządy wewnętrzne, takie jak serce, płuca, żołądek, wątroba, śledziona, trzustka, jelita itd., itd. Szkielet też dźwiga mięśnie i pełni rolę krwiotwórczą, gdyż za pomocą szpiku kostnego produkuje krew. Za co odpowiadają i jak działają nasze narządy wewnętrzne? Czym są emocje? Jak wygląda walka toksyn z enzymami, a jak wirusów z białymi krwinkami? Przed odpowiedzią zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do repertuaru www.teatrnowy.com.pl bądź skonsultuj się ze swoim nauczycielem lub rodzicem, gdyż każdy spektakl Teatru Nowego Proxima zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.